Zastawki w sercu są to struktury, które uniemożliwiają wsteczny przepływ krwi. Przepływ krwi w sercu zawsze odbywa się od przedsionka do komory i z komory do naczynia wyprowadzającego. Zastawki służą temu, aby krew nie cofała się z komory do przedsionka oraz nie cofała się z wielkiego naczynia wstecznie do komory. Pojawienie się niedomykalności zastawki oznacza, że zastawka nie pełni doskonale tej roli i część krwi cofa się wstecznie, bądź to z wielkiego naczynia do komory, bądź to z komory do przedsionka. Niedomykalności zastawek, jeżeli nie są bardzo nasilone, są najczęściej dość dobrze tolerowane. Jeżeli natomiast niedomykalność zastawki jest istotnego stopnia, może doprowadzać do powiększenia się jam serca, w konsekwencji do niewydolności serca i wszystkich jej objawów. Dlatego też w przypadkach szczególnych, kiedy jest to duża niedomykalność, dzieci te wymagają leczenia interwencyjnego bądź kardiochirurgicznego.